Lasik. Lasik, a potem Lasik. Partiatik! Ta drużyna... Dzisiaj jest dzień chillowania. Daj się wychillować dziadkowi. Lasik. A potem Lasik, Lasik. To pojedynek. Jak się na tym nie znam, Blagu? Powiedz mi tylko, czy 6 tysięcy to dużo, czy mało za to? Co byś wysłał w linku, zobacz. A dzisiaj mamy nowych mistrzów w awanturze o kasę. Witamy. Dużo. Elżbieta Majstrzyk, Przemysław Kowalewski, Stefan Krawczyk. Nie no. Mistrzowie dobrzy byli, szkoda ich. Co ty piszesz? Czy pomimo? Jak się tak, państwo czują God. Na nowym miejscu, w loży mistrzów? Wyśmienicie? Najtańszy ten Seat znalazł za 1900 zł, to chyba najbardziej opłacalny jednocześnie. W ostatnim programie zdetronizowaliście poprzednich mistrzów, wypuściliście ich w licytacji, oni zagrali w wabank i nie potrafili odpowiedzieć na pytanie. Panie Jasku, no czy to była taktyczna zagrywka? Czy pan specjalnie ich podpuścił, czy tak po prostu wyszło? Jak to było? Znaczy, jeżeli poprzedni mistrzowie nie zagrywali w bank, to my chcieliśmy zagrać w bank, Seat i Ibiza. Za szybko poprzedni mistrzowie zagrali w bank. To nie była taktyczna zagrywka. Czy to było dla was zaskoczenie? Tak, nie sądziliśmy, że mistrzowie zdecydują się na grę w bank, ponieważ oni byli na lepszej pozycji. Że... Ten dziadek od mistrzów to jest Akira Toriyama. On wymyślił Dragon Balla. Witamy państwa w loży mistrzów po raz pierwszy. Szacunku trochę. On już o 7. Z jedną z drużyn z pierwszego etapu. Jeżeli mistrzowie wygrają, to ponownie będziemy ich widzieli w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli przegrają, to ustąpią miejsca w swojej loży. W tamtych czasach 20k to auto kosztowało? Nie no, 20k nowe auto by kosztowało? Ciężko mi w to uwierzyć. Nie wiem, ale może Black Blue. O, Black Blue, ty mi powiedz. Czy mogło kosztować nowe to auto 20 tysięcy? Ja w to nie wierzę, że tak mało to by się wydawało. No bo za ile teraz byś miał najtańsze nowe auto? Za ile masz w dzisiejszych czasach nowe auto? Powiedzmy takiej marki jak ten Seat albo inne. 70-75k? 60k? Czekaj, no to porównać do tego, jak 20k by to było, no to powiedzmy 25 minimalnych. A 60k, no to mniej, no to w Polsce jest dobrobyt, tak? Teraz jest taniej. W Polsce jest dobrobyt oficjalny. Nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Znaczy, no mieszkania były tanie, ale nie porównujemy ceny aut teraz. Drużyny niebieska, zielona i żółta, przede wszystkim witam państwa gorąco. Otrzymują ode mnie po 5000 zł i za chwilę przystąpimy do licytacji. Najpierw jednak wylosuję pierwszą kategorię. Jakim przeszedłeś już u Foluda, Gucio męczy się trzeci tydzień? Wydaje mi się, że troluje, klasik. Po licytacji okaże się, która drużyna zapłaci najwięcej za pytanie. Ta będzie odpowiadała. No ale on podobno siedział w jakiejś tam jaskini, w której ja byłem... Nawet potem chyba dodali easter egga z tego powodu, że 14 dni ktoś szedł w dół jaskini i wierzy, że dalej coś będzie, więc idzie dalej. Mówię prawidłowo, to wygrywa pieniądze za to chyba pytanie. Chyba dla Gucia dodali easter egga. A jeżeli się pomyli, no to wtedy pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie gry. Czy zasady są jasne? Witam Teka. Powodzenia jeszcze. Witam. Na początek. Widziałem to Marklak, ale to tak jest sierwo, że szkoda gadać. Będą chcieli rozpoznać waszą taktykę i mocne i także słabe strony drużyny przeciwników. Zobaczymy, jak pójdzie pierwsze. Cypr not me, pamiętam. Nie zapomnę tego już nigdy. Astronomia. No bo obiecałem, że zapamiętam, tak? Jedną rzecz mogę, Bóg nie. 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebieski 300. Niebieski 300. Będą gówno gry. Znaczy zobaczymy 400, od Blacku tą grę. Prawdopodobnie. Kto da więcej? Niebieski 600. Mam 600 od zielonych. Ty, kapitanem drużyny jest kobieta. Raz był odcinek pełny kobiet i wtedy ostatnio była kobieta kapitanem, mi się wydaje. 10 odcinków temu. I chyba teraz znowu odcinek, gdzie kobieta kapitanem. To jest rzadkość. 500.
Kto da więcej? Niebieski. Zieloni 600. Mam 600 od zielonych. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Ty, może będzie dobrze grała, się okaże, że to talent naturalny. Szybko odpadną. Nie dziwię się, że pani Krystyna jest handlowcem, po prostu ją najlepiej słyszę, bardzo mocno licytuje. To na pewno pomaga jej w pracy. Oto pytanie dla państwa. W puli mam 1400 zł. Tamta, a racja, był kapitan, kobieta przecież pierwszy mistrzowy. Pierwsi. Tak, przypomniałeś mi, czyli to jest trzeci raz. Nazywa się gwiazdę wysyłającą okresowo błyski promieniowania radiowego. Pulsar. Nie wiem, pulsar. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Jest to pulsar. Kto zaproponował? Maciej. Pan Maciej miał rację. Same wąsy, no i kobieta. Pan Maciej jest strażakiem i przyjechał do nas z Łodzi. Wilkowej, o, z Łodzi? 5800 zł. Który? Z gwiazd, ale bez gwiazdek. 4700 mają niebiescy i 4500. Same chłopy. Jedna kobieta w teamie. 15 osób i jedna kobieta. Nie, oni po czterech są. Czy po pięciu w teamie, ty. Po czterech oni są w teamie? Chyba nerw teamów był. 12 osób, jedna kobieta. Ej, a mistrzowie mają kobietę w teamie? Chyba nie. To jest jedna kobieta na całe studio. Plus ta od czarnych skrzynek. 5 pytań do końca pierwszego etapu. No jak mają? Co ty piszesz? No, być może następna kategoria. Zielonych jest Albert Einstein. O! Zielonych, astronomia. Czekaj, którą? Rozpoczynamy. Proszę nie licytować, zanim zielony zacznę. 500. Jeszcze nie zacząłem licytacji, proszę poczekać. Wścieklizna. Rozpoczynam licytację, biorę... Jeszcze nie zacząłem. Wyraźnie poproszę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa niebiescy teraz. 300. Niebiescy 300. Zielony 600. Zielony 400. Żółci 500. Co dalej? Kto da więcej? Zielony 600. Mam 600 od zielonych. Koniec. Niebiescy żółci. Żółci 700. Mam 700 od żółtych. Zachęceni odpowiedzią zielonych. Zielony 700. Mam już 700 po raz drugi od żółtych i mam 800 od zielonych. 800 po raz drugi. Ja kibicuję, czekaj, którym? Ja zielonym kibicuję, zobaczymy. Niebiescy chyba się wycofali, co to żółci. Pasują. A łysy? 1000 po raz drugi, 1000 po raz trzeci, pani Krystyna. Pieprzajcie. Oto pytanie. Ile księżyców krąży wokół Neptuna? Dwa, Tryton i Nereida. Odpowiadamy. Jezus. Dwa. Tryton i Nereida. Tryton i Nereida. Ale niestety to nie jest dobra odpowiedź. Państwo i tak mają zawsze minutę na zastanowienie się. Nie musicie odpowiadać tak szybko. 8. Co? 8? No to dużo. Dużo. Zapamiętajmy. Panie Macieju, czy się pan pomyliło? Nie, po prostu zapamiętałem największe zamiast wszystkie. A ja przypominam państwu, że macie czas. Zawsze tak, jest u nas minuta na zastanowienie się, a dopiero potem podajemy odpowiedź. Zapamiętasz? Raczej nie. I w tej chwili cały czas prowadzą zieloni 4800, potem niebiescy 4400. 8 jak 8 milionów 600, ludzi? A do puli następnego pytania przechodzi 2000. Łatwo zapamiętać, no. Czy to jest on, mówisz? Motoryzacja. Nie wiem. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Żółci 500. 500. 600. Niebiescy 600. Zieloni 700. Zieloni 700. Żółci 800. 800. Niebiescy zieloni. Zieloni 900. Mam 900 od zielonych. Z zielonych najbardziej po lewej go przypomina. Kurde, tych linków. Dobra, pokaż. Zanim coś... O! A kto to jest? To jest syn z jakiejś piosenki o kebabie, nie? Co da więcej? Rzuci 1000. Mam 1000 od żółtych. Zieloni 1100. Mam 1000
Bardziej, no. Mam 1200 żółtych. Zieloni 1300. 1300 ostro idzie pani Krystyna, jak zawsze. 1300 po raz drugi. 1400. Mam 1400. Nie odpuszcza pani Krystyna. 1500. Pani Andrzeju. 1600. Zieloni 1700. Tak, Mariusz. Żółci, bo niemiescy się wycofali. Żółci 1800. Zieloni. Pani Krystyna idzie wyżej. Ty, w ogóle w puli jest... A, no tak, bo nie. Mam dwa odrzuty. Zieloni 2100. 2100. Tak, to ta piosenka, no. Co dalej, zieloni? Zieloni 2300. Mam 2300, odważnie idą. Zieloni wabank? 2400. 2400, spokojnie dalej. Tequila. 2500 zieloni. 2500 po raz drugi, 2600 od żółtych. Zieloni 2700 mam od... 2700 mam jednak od zielonych. Wabank? Żółci? 2800. I 2800 od żółtych. Blokada, 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 blokada. Wabank będzie i koniec. 3000. Trzy po raz drugi i 300 ma odrzuty. No bloku, 3600, 3600. 3200 odrzuty. Boże, ja im kibicuję, mnie chyba też odkleiło fest. Spodziewałem się, że pan Andrzej zagra wabank. No zrobił rozsądnie, bo w tym momencie licytacji bał się po prostu, że zieloni go przelicytują i zablokują, prawda? Tak. Jasne, że tak. Kategoria motoryzacja, w puli tego pytania... To nie jest na żywo? A gdzie niby? Pani Krystyna, na żywo leci. Mogła pani bardzo łatwo zablokować żółtych. No tak. To nie wody. Żółci zagrali wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 9600 który złotych odcinek na dziś? I będą prowadzili w pierwszym dopiero etapie. Trzeci. A jeżeli odpowiedzą błędnie, 15 wtedy dziś odejdą z gry. Na którym francuskim torze od 1923 roku rozgrywa się doroczny wyścig trwający całą dobę? La Mans! Przecież chyba nawet taki film jest. Racja. Monte Carlo to jest, to już nie. No tak, tak. Babanki do domu. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Proszę bardzo, panie Andrzeju. Nie jesteśmy tak w sumie wszyscy pewni tego, co mówimy, ale stawiamy na Tour Le Mans. No dobra. Nie ma. To nie ma. Tak jest, Le Mans. To nie ma. To nie ma. Czemu on powiedział nie ma? I w ten sposób zmieniły się losy pierwszego etapu, jak na razie przynajmniej. Prowadzą żółci mając 9600 zł, po nich niebiescy 3800, a zieloni 1600 zł. Dzięki. Mamy trzy pytania do końca pierwszego etapu. Losuję następną kategorię. Jest taki film. Tam chyba znane mordy grają. Literatura polska. Nie no, 15 nie będzie. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Żółci? 500. 500. Żółci już nie grajcie nawet. Zieloni 600. Albo blokadka jakaś. 600 po raz drugi i 600 po raz trzeci. Tak, Christian Bale gra, no. Ten drugi to tam. Nie poddają, walczą. Matt Damon, może być. W puli pytania 1400 zł. Które jezioro opisał Mickiewicz w znanej balladzie? Świteś. Odpowiadamy. Świteś. Tak jest! Wiedziałeś, widzu, nie? Tylko zapomniałeś. Ja też, no, ja też. Co się stało, Black Blue, z Twitchem? Mieszkały tam piękne i groźne świteżanki, ale kto je widział? Powiększyli stan swojego konta zieloni 2400, po nich niebiescy 3,5 i cały czas prowadzą żółci 9100 zł. Jeszcze dwa pytania w pierwszym etapie gry. Lagi są? Ale na Twitchu chyba, u mnie nic nie ma. Coś się Twitch pieprzy, pali się Twitch? Twitch się pali? To niektórym. Kategoria
ciekawostki. Gitkę kable przegryzła. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy? 500. 500. Zieloni 600. Zieloni 600. Żółci 700. Żółci 700. Dzięki Badly za 11 lat. Switchfire. Zieloni 900. Zieloni 900. 900 po raz żółci to już to pieprzą chyba. Żółci 900. Żółci 1000. Mam 1000 od żółty. Ty, to teraz warto grać. Jeszcze się da doścignąć. 1000 po raz drugi. 1000 po raz. Niebiescy 1100. Mam 1100 od niebieskich. Zieloni? Chwili, zieloni? 1200. Mam 1200 od zielonych, chcą jeszcze licytować. 1200 po raz drugi. 1200. Zieloni? Niebiescy 1300. Grajcie. Zieloni? Wabank zieloni. Ej, dało się jeszcze powstać. Za szybko. Pani Krystyna ile mogła i zagrała wabank. Bała się, że będzie przelicytowana. Tam gdzieś do poprzedniego pytania lagi były? 1700 zł. Za późno. Oto pytanie. Nie dowiesz się, jakie były. Jak nazywa się polski festiwal, którego symbolem jest ten rekwizyt? Festiwal dobrego humoru. Dobrego humoru się nazywa? Festiwal humoru. Humoru? Festiwal czy dobrego humoru? Niebieskich tych. Jest to... odpowiadamy. Tak? Jest to festiwal humoru. Gdańsku. Dobrego humoru. Odbywa się w Gdańsku, jest to dobrego festiwal humoru. Festiwal dobrego humoru. Pani Krystyno, jaka jest ostateczna odpowiedź? Festiwal dobrego humoru. Czy dobrze pani w tym kapeluszu pani pokaże? Zobaczymy, co pan odpowie, to ja panu powiem, czy dobrze. Dobra odpowiedź! O Jezu. Co się stało, Black Blue? Zieloni zwiększyli stan swojego rąk. Lagi są? Miejsca wyszli na drugie, mają w tej... Ja nie wiem od czego, bo nie wszyscy mają. U mnie na... się nie do tego, nie ma napisane nigdzie. Coś z Twitchem się pieprzy. Dzięki Tujkol za Prima. F5? U mnie normalnie wszystko, to nie ode mnie idzie. Dzięki Senexu za 23 lata. Dziękuję bardzo. 4700 zł. Najmniej mają niebiescy 2200, a prowadzą cały czas żółci 8100 zł. Przed nami jeszcze jedno pytanie. Banę dostaję, walczę z banem. Astronomia trzeci raz. Ej. 30 kategorii i 3 razy astronomia. No co jest? Zastanawiam się, jak teraz się ułoży licytacja. Ulubiona kategoria dzisiejszego programu astronomia. Tylko pod to pytania by myśleli, tak? Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Są problemy z Twitchem? Niebiescy? Zieloni 500. Zieloni 500. Żółci, niebiescy? 500 po raz drugi, słucham jeszcze. Żółci 600. Mam 600 od żółtych. No grać! Jaka cisza jest tu w stój, jakaś dziwna. 600 po raz drugi, mam 700 od zielonych. Niebiescy nic. Żółci. Dadzą coś, 700 po raz drugi. 800, mam 800. Tak czy nie? Pasujemy. Pasują. 700 po raz trzeci. To jest ostatnie pytanie. Twitchem są problemy. Oczywiście zieloni chcieli wyciągnąć żółtych na licytację. Dzięki Krafę. Co tak przerywa? Dziękuję. Chyba Bezos gryzie kable od Amazonu, nie wiem. Co? Ona przeklnęła? Oczywiście zieloni. Ty, racja. 800, mam 800. Tak czy nie? Pasujemy. Pasują. 700 po raz trzeci. Rzeczywiście. Kapitanka, kapitanica. Się mówi. Zdenerwowała się. Boxdel gryzie kable? Czego nie widzisz? Tu jestem. Napisz jeden. Napisz jeden, jak to słyszysz. Powrót. No zastanawiam Quinto. Się, jak teraz no, normalnie jest. Ulubiona kategoria dzisiejszego programu astronomia.
Przepraszam, Defko. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Żółci 400. Żółci 400. Niebiescy? Zieloni 500. Zieloni 500. Żółci, niebiescy? 500 po raz jak drugi. Już nic, jest to gej. Można oglądać. Żółci 600. Mam 600 od żółtych. Dobrze, dobrze. Taka cisza jest tu w studiu, jakaś dziwna. 600 po raz drugi. Mam 700 od zielonych. Niebiescy nic. Żółci dadzą coś. 700 po raz drugi. 800? Mam nie 800. Wiem, o co tu chodzi. Pasujemy. Pasują. 700 po raz. Ta słychać była jak przeklina. Kapitanica. Kapitanówna. Oczywiście zieloni chcieli wyciągnąć żółtych na licytację. Nic więcej. To jest szóstka. Bo chcieli tak zrobić, że w przypadku ich dobrej odpowiedzi, no, tak. No to wtedy oni by przeszli do finału. Tak się niektórym. Jednak nie stanie. Zobaczymy, jak się skończy ten etap. Z jaką sumą pieniędzy dla zielonych i dla żółtych. Wcześniej nic to. Nic nie mogliśmy zrobić. Nic. Czy zieloni wiedzieli, że to jest ostatnie też pytanie? Było widać na stronce. Dawaliśmy cały czas maksa. Tak nie było na nic zarobić po prostu. Niebiescy się wycofali. Nie miał kto podbijać stawki. A niebiescy wiedzieli, że ostatnie pytanie, tak? Wszystko przez te cholerne lamanty. Ale powiedział cholerne w 2002 roku. Ciekawe, czy kara poszła dla telewizji. Oto ostatnie pytanie. Które z planet obiegają Słońce w tym samym kierunku, co Ziemia? Wszystkie chyba, co to? Wszystkie, czy nie? Spokojnie, to raczej wykończuję, ja nie znam odpowiedzi. Kupuj to podróż. Będzie nie wszystkie. Wszystkie. No, chyba trzeba tak powiedzieć, że wszystkie. To jest bajt. Ale są same planety, chodzi o same planety. Znowu masz lagi. Kwita obraca się. No, wszystkie kluczą. Nie wiem, czy Wenus nie jest. Toma lagi. Wszystkie oprócz Wenus. Kupmy, może odpowiedź, jak będzie tania. Kupmy podpowiedź, jak będzie tania. Mi się wydaje, że Wenus odwrotnie kluczy. A panie Krzysztofie, ile nas będzie kosztowała podpowiedź? Z handlowcem będzie mi trudno się targować zapewne. 500. A za 300? Nie pójdzie? Albo 200 chociaż. Dobrze, 300. Bałem się, że pani powie 200 albo 100. 100. Wszystkie. Ja myślę. Żadna. Wszystkie. Tylko Merkury. Tylko Pluton. Jest wszystkie. Odpowiadamy. No to odpowiadamy, że... Wieczko, poczekaj. Merkury w tym samym kierunku. Wszystkie. W tym samym kierunku. Albert Einstein, Albert nie wie. No, stupę i podpowiedź bierze. Odpowiadamy, no, że wszystkie. Mnie. Tak jest! Tak więc no, Piotr ma pracę. Odbijali się pewnie od, dlatego od tak jest. Dna i potem zarabiali pieniądze i kończą grę mając na koncie 5200 zł. Dziękujemy wam bardzo. Żadne. Miał laga i teraz nie wie, jaka jest odpowiedź, bo mu zlagowało i będzie do końca życia myślał żadne. Zostawmy go z tym. Niebiescy nie licytowali. Widzę, było żadne. Ostatniego pytania, chcieli zachować swoje pieniądze i udało się. Kończą panowie grę mając 2000 zł. Natomiast żółci kończą grę mając na koncie 7500 zł. I to panów witamy w finale. Gratulacje. Niebieskich Walter White? Nie, no jak w dupę Walter White? A, bo to żółci. Wybaczmy. Mistrzowie, jaki film? Dzięki Młokos za 3 lata. Nie wiem, Drako, ja bym od razu dawał, że wszystkie. To takie raczej się wydaje tego, ale no kto to wie. Chodzą żółci mając 7,5 tysiąca złotych. Panowie, jakie wrażenia z pierwszego etapu? Nie wyobrażaliśmy sobie, że dojdziemy aż do finału. Tutaj, że zmierzymy się z różnymi mistrzów. No i cieszymy się, że jesteśmy. Powodzenia w finale. Mistrzowie uważnie śledzili grę żółtych w pierwszym etapie.
jakie państwo wyciągacie wnioski? Jaka to jest drużyna i dlaczego im to się ciekawostka. Udało? Pokaż tą ciekawostkę. To jest, no ale to jest z tego. W którą stronę się planeta kręci? Merkury, Wenus, Ziemia. Okej. I czekaj, gdzie my jesteśmy tu? To znaczy, naszym zdaniem to jest drużyna dość mocna. O zainteresowaniach Bubble, troszeczkę jest do siebie zbliżonych i troszeczkę nauk ścisłych, troszeczkę sportu. Ci mistrzowie to co, oni byli dobrzy czy źli? Bo tyle szorców oglądaliśmy, że już zapomniałem kto to. Gra w pierwszym etapie była tak mniej więcej wyrównana. Pety? Dopóki, aż do tego momentu właśnie tego taktycznego zagrania drużyny żółtych. Także mam nadzieję, że to będzie bardzo fajna i emocjonująca gra. Dobra licytacja. Witamy w finale i powodzenia w tej rozgrywce. Chleb na kanapce podwinąłby się do góry. Mistrzowie mają więcej pieniędzy, wchodzą do gry, mając na koncie 9200 zł. A przypomnę, żółci rozpoczynają, mając na koncie 7500 zł. Losuję pierwszą kategorię. Kto ci się podwinął na kanapce? Chleb? Chleb z chlebem jesz? Historia powszechna. O, historia. Dobra, może tym razem coś będę wiedział. To moja kategoria, nic nie wiem nigdy. Żółci 300. Żółci 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. Żółci? 500. 500. Mistrzowie? Chleb z chlebem, bo się nie naje. Jednak 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Ale to w sumie jeszcze raz taka równa i dochodzili. Tak, Quinto, no. Zaczynam podejrzewać mistrzów o pewnego rodzaju taktykę. Piotr, oni mają tyle, na tym, że mają więcej pieniędzy, ile wejdą do tej, do finału. Nie? Panie Jacku? Nie. Nie. Po prostu boicie się historii powszechnej. Tam ci odpadli, co mieli 12. Nie, my się boimy, ale no nie jest to dyscyplina, z której jesteśmy może aż tak najmocniejsi. Rozumiem, dlatego wypuściliście żółtych. Zobaczymy. Historia powszechna, puli tego tak? pytania jedyne 900 zł. Jakie imię nosił angielski król, który 6 razy stawał na ślubnym kobiercu? Jesteśmy to jest ten, co anglikanizm zrobił chyba. Nosił imię Henryk. A dokładniej? O, racja, bo to jest chyba 6, ale nie jestem pewny. Henryk 8. Tak jest! A, 8? Dobra, pieprzenie o Chopina. Jego... Zabój, to był Janusz. Co jest? Jego kłopoty małżeńskie przyczyniły się do powstania kościoła anglikańskiego. O, ale wiedziałem, że stworzył anglikanizm. I co teraz, bydlaku pieprzony tequila, jakbym cię złapał za uszy, tak cię bym wytarmosił, to już byś się naprostował troszeczkę. Wiedzieli bardzo dobrze, zarobili 900 zł, ale wciąż są na drugim miejscu, mają 7900. A mistrzowie 8800. Różnica jest coraz mniejsza. Jeszcze 5 pytań do końca. Bym cię uścisnął jak mamon hejtera. Znaczy widza. Czarna skrzynia. O! Czurna. Leki weź. Leki niepotrzebne. Tylko adres tequili. Poniosło mnie, wybacz. Rozpoczynamy licytację czarnej skrzyni. Nie wiemy, co jest w czarnej skrzyni. Może być tam złotówka, może być jakaś inna kwota pieniędzy, a może nawet kluczyki do samochodu. Nie wiemy tego. Czarną skrzynię otworzymy dopiero po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. To Max. Dzięki. Dzięki, o. 400, 400, głośniej proszę. 500. Żółci 500, mistrzowie. 600. 600, żółci. 700. 700, mistrzowie. 800. 800, była zgoda. Dziękuję bardzo. Żółci. 900. 900, mistrzowie. 1000. Mam już 1000. Tam jest, czyli będzie mortadela. Co na to żółci?
1000 po raz drugi. 1000 po raz... 1100 mam. 1200. Nie wiem, tutaj teraz. Mam żółtych. 1300 mistrzowie. 1400 żółci. 1500 mistrzowie. 1600 żółci, co na to żółci? Słucham, jest już 1600. 1700. Mam 1700, a mistrzowie dołożą jeszcze? 1800. Drogo, ty. Dostanę więcej? 1900. Mam 1900, czy będzie 2000? Jest 2. 200. Mam 200 od żółtych. Mistrzowie? 2200. Mam 2200. Żółci, ci mistrzowie ogólnie wcześniej wygrali 4K. 2500. Jak oni tego nie kupią, to i tak gówno wygrają. 2600. Mam 2600 od mistrzów? 2600 już mam. 2700. Mam 2700. I ciekawe, czy będziemy do 3. 2800. Mam 2800 od mistrzów. Żółci? 3. I są 3. 3100. A jednak 300. Ty, no do końca chyba będą lecieli. Żółci, więcej. 300 po raz drugi. 300. Mam 300. Co na to mistrzowie? I 3300. Mam 3300. Żółci, 3300 po raz pierwszy. 3300 złotówka po raz będzie. Drugi. Słucham żółty. 3400. Mam 3400. Mistrzowie? 3500. Mam 3,5. Za to żółci. Słucham panów. 3,5 po raz ale ta drugi. Złotu... 3600. Ale ta czarna skrzynka to jest OP. Jak za dużo na innych odcinkach zarobią, to dajesz czarną skrzynkę, przepalasz ludziom kapitał, w złotóweczka i luj. I proszę, 3600, jaka prosta taktyka. 3700. Mam 3700 rzuci. To jest taki fajny. Dziękuję bardzo, wybacz mi. Jestem Żydem, kurwa wzłogać. Dowiem jak się, dowiem się. Przemo dał na Golibordę 25 złotych, aha. Przemo. Niemożliwe, że to się tak czyta. Dobra, Iwona mnie uczy. Dziękuję ci bardzo, Przebo, za suba i donate'a. Dziękuję ci bardzo. Na bank będzie, bo tyle kasy poszło. Plus dwa samochody, no. Będzie złotóweczka, jak nie. Mam 3900. I zobacz jeszcze, jak przepalają. Tutaj ci mistrzowie zarobili wtedy 4K. Teraz zarobią 1000, bo kupią to drogo i luj. I ładnie się zepnie budżet, nie? Chyba będą 4000, zobaczymy. 4. Dzięki, są dzięki 4. Przemo, wybacz mi, dziękuję ci bardzo. To są 4 po raz pierwszy. 4100. I mam więcej, mam nawet 400, co na to żółci. 400 po raz drugi i słucham żółtych. 400 po raz... No, raczej dużo nie zarobią w ogóle. Słucham mistrzów. 4300. 4300 żółci, co na to, jaka będzie wasza odpowiedź? 4300 po raz drugi. I słucham żółtych, 4300 po raz... 4400. 4400 mam. Jest już, czy będzie 4,5? Co ty gadasz? 4,5 po raz pierwszy. Kubo, serio? No to za późno mi o tym powiedziałeś. Drogo poszło. Nie zrobiłem tego. 4,5. Proszę państwa, za czarną skrzynię mistrzowie zapłacili 4,5 tysiąca złotych. Otworzymy skrzynię. Ale to jest troszeczkę oszustwo, bo on powinien mówić, ile w puli było za czarną skrzynię. Bo te pieniądze też są przepalone, one nie wracają do żółtych. Czyli tak naprawdę 9 tysięcy wydoili z zawodników za czarną skrzynkę. Nawet jak będzie tam 5 tysięcy, to program jest na plus. Po zakończeniu finału i wtedy zobaczymy, czy się opłacało. Stan kont się zmniejszył, cały czas prowadzą mistrzowie, mają 4300, a żółci mają 3,5 tysiąca złotych. Zanim wylosuję kolejną kategorię w finale, przerwa na reklamę. No, żółtym zabrali 4400 za nic dosłownie. Problem z czarną skrzynką jest w takich odcinkach jak ten, jak mają mniej więcej porówno teamy, że albo do końca lecisz, albo ciężko powiedzieć. No bo jak ma któraś drużyna dużo więcej, no to wiadomo, że tego nie kupisz. Chyba, że wabank. No to jest... Kurde, ciężkie. Jak mają porówno teamy, to serio. Popieprzone to jest. Bo to obydwa teamy tracą tak naprawdę. Najgorzej dla tych teamów, jak jest czarno skrzynka. Witamy ponownie, oglądają państwo finał awantury o kasę. Losuję kolejną kategorię. Pierdap, no tam może być 10K, samochód za 40K. Albo nic. RNG. Geografia świata. Dobra, dawaj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300, mistrzowie? 400 żółci? 500. 500, mistrzowie? 600. 600 żółci?
600 po raz drugi, mam 700, Mistrzowie. 800. Defro, tak. Niemiło dla Wisa. Ale będzie oglądał dalej, zobaczy co, co się dzieje. Co rzuć na to? 1200. Mam 1200, Mistrzowie. 1200 po raz drugi i... 3500. 3500. Kupili. No, ten... Rzeczywiście on nawet nieźle licytuje, bo on to wygra, jak to kupi. W tym momencie Mistrzowie przelicytowali żółtych, dali 3500, czyli tyle. Teraz nawet może babank krzyknąć, więc źle nie jest. Geografia świata w puli pytania 4700 zł. Jeżeli Mistrzowie odpowiedzą na to pytanie, będą mieli na koncie 5500 zł i będą prowadzili w finale. Jeżeli nie odpowiedzą, zostanie im tylko 800 zł. No i będzie im trudno już potem walczyć, bo żółci mają 2300. No suko, prawda, ale wiesz. W skład którego państwa wchodzą krainy Abchazja i Adżaria? Co powiedział? Proszę mówić. Proszę mówić. Więc nasza drużyna jest gotowa do odpowiedzi i po sugestii pana Stefana, naszego geografa, decydujemy się na odpowiedź Gruzja. Brawa dla pana Stefana i dla państwa, Gruzja! Pan pewnie Józef HS, stąd wie. I dzięki tej odpowiedzi Mistrzowie mają 5500 zł, a rzuci 2300. Jeszcze 4 pytania do zakończenia finału. Oj, rzuci małe szanse na wygraną. Przepalili tyle pieniędzy. Oj, do dupy. Polskie seriale. Jak ja nienawidzę tej kategorii. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, rzuci? Damy 400. 400, Mistrzowie? 600. Dużo by tu musieli dać. 600 po raz drugi i 600 babank potem. Aura, poddał się już. Żółty się już poddał chyba. Panie Andrzeju, dlaczego pan nie licytował? Spóźniłem się troszkę. A spóźnił się pan po prostu. W puli tego pytania mam 1000 zł. Darmowe seriale. Co? Spójrzmy na ekran. Darmowe nie ważne, co ważne, że jest. A wspólny. No ja go przewiózł. Sam swój to było, ta? Oj, to weterynie, szo. A jestem. Kim z zawodu okazał się specjalista przywieziony do porodu? Nie powiedzieli tego, że weterynarz? Ja słyszałem coś takiego, nie wiem. Czy możemy kupić podpowiedź? Chyba, że to bait był. 500 zł. A za 300? Ja nie mam pojęcia. 400? Nie, 300. 300. 300. 400. Mariusz, po tym. 300. Obstajemy przy 300. Ręcista z zawodu, no. Dziękujemy. To określenie mnie dobija. 300 zł podpowiedź. Oto 4 warianty. Jeden jest prawdziwy. Lekarz, młynarz, jest weterynarz, aptekarz, i młynarz. Weterynarz. Młynarz. Co odpowiedzieć? To jest. Jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Będzie odpowiadał Przemysław. Proszę bardzo. Specjalista przyjęty do porodu okazał się młynarzem. Tak jest! Bezdomnym, ale to był zawód. 1000 zł wędruje na konto drużyny mistrzów i w tej chwili mają już 5600 zł, a rzuci 1900. Jeszcze trzy pytania w finale. Nie wiedzieć, a ja tego nie widziałem. Ale w tamtych latach to wszyscy to na pamięć znali. Polska muzyka rozrywkowa. Ja nienawidzę tej kategorii. 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Reaktor. Mistrzowie 300. Reagował 300. Na poród, to byłoby 400, dobre. 400, Mistrzowie? 500. 500. To jest na YouTubie takie coś. 600. Trzeba zareagować. 600 po raz drugi. 700. Mam 700, Mistrzowie. Blokada zaraz wejdzie. Baba. No i tak już nie wygrają, już nie ma bata. 2600 w puli tego pytania. Znowu mity, bo jestem mito. Który
Który zespół wylansował przebój Co się stało z Magdą K? Jesteśmy gotowi do odpowiedzi, wyznaczam. Wyznaczam się, tak? Dedek? Jesteśmy gotowi do odpowiedzi, wyznaczam kolegę Pawła. Proszę. Ten przebój wylansował zespół Perfect. Tak jest! Aha. Nie, ale muzyka rozgrywkowa, polskie seriale, to ja tych dwóch kategorii dosłownie nienawidzę. A ortografię uznaję za najgorszą z tych, co są. Rozumiem. Bo mam dwa pytania do końca finału. Ale tych dwóch powinno nam po prostu nie być. No przegrałem raczej. Death Rock, widziałem to. Sierwo, gramatyka jakoś. I ortografia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Biszowie 400. Biszowie 400 żółci. 500. 500 biszowie. 800. 800 żółci. 1000. 1000 biszowie. Finał. 1000 po raz drugi. 2600. Ładnie. 2600. 2600. Ładnie. Kalsze to było łatwiej. Witam Kalion, witam. Witam, witam. Muszę się przyzwyczaić dalej do nich. Dziękuję bardzo. Za 11 lat. I zaryzykowali wszystko, udało im się. A tym razem mistrzowie po prostu zablokowali żółtych. Postawili tyle pieniędzy na to pytanie, ile mieli żółci, czyli 2600. Tak więc żółci już nie mogli tutaj licytować dalej, dlatego sprzedałem pytanie mistrzom. Już zapomnę. Puli pytania 3600 zł, kategoria gramatyka i ortografia. Dobranoc, Kubot. Z jakiego języka pochodzi wyraz Janczar? Ty, znam to słowo. Turecki. 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 No chyba turecki, no. Janczar. Z tureckiego. Tureckie. Zaraz. Proszę. Powiem podpowiedź. Powiem podpowiedź. Nie, czekaj, czekaj. Nie, za to. Janczar. Nie, nie, nie. Chcemy kupić podpowiedź. Dobrze. Czy możemy kupić podpowiedź? Lobel Periłosłajski, Lobel Janczarzy, Janczarni. W tej chwili macie na koncie 2300. No to może za 2300. Nie, a może za 400. To 1000, proszę. Kurde. Nie, może jednak za te 400. A, bo on chce, żeby się tukli. Coś państwo dorzuci. 500 zł, ostatnie słowo. 500? To nie. 600 sprzedaję. O! Nie, 500 zł, ostatnie słowo. To nie ma. To nie ma. No za 500 to byśmy wzięli. To proszę odpowiadać jednak bez podpowiedzi. Tak jest. Nie przyjdź was w dupę, brudasy. Mówcie Turek i Luj. Czas minął, proszę odpowiedź. Więc odpowiadamy, że wyraz Janczar. No mów turecki, Janczar. Debilu. Węgierski. Ja odpowiadamy, że wyraz Janczar pochodzi z języka węgierskiego. Mówili wcześniej, że turecki. Akira mówił. A zobaczcie, gdybyście kupili warianty odpowiedzi za jedyne 600 zł, to proszę. Byłoby tak, francuski, rosyjski, turecki, bułgarski. Turecki. To jaką dalibyście odpowiedź? Turecki. I dopiero to byłaby odpowiedź prawidłowa. Turecki. Przecież Stefan mówił. A to było... Wabank a będzie, wabank. Tylko... Ja pierdziele, żółci to wygrają. 600 zł. Warto byłoby jednak to 100 zł dorzucić, żeby mieć 4 warianty odpowiedzi. 3600 zł przechodzi do puli ostatniego pytania w finale. I różnica jest mała między drużynami. Prowadzą mistrzowie, mają 2300, a żółci tuż za nimi. 1600. Ta będzie wabank. Tam ci będą krzyknąć, chcieli. Nawet się im nie opłaca krzyczeć 1600. Mistrzom tylko wabank, bo jak źle, to i tak przegrają. A wabank szybciej się krzyknie. Ja pierdolę, co gramatyka jest? I ortografia. O Jezus Maria, no nie wytrzymam. Co to jest za finał? Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Wabank. Mistrzowie, wabank. Ale żółci to się nadają, ty. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą na to pytanie, a w puli mam tyle czasu było, żeby to krzyknąć.
to wtedy oni wygrają program, mając na koncie obecnie 6100 zł. Natomiast jeżeli nie odpowiedzą, to zakończą swoją grę, będą musieli ustąpić miejsca w loży mistrzów nowym mistrzom, a tymi mistrzami będzie drużyna żółtych. Chyba by nie sprzedał podpowiedzi za tyle, co zostało, jak teraz chciał za 600. I jak sądzą żółci? Czy zostaniecie panowie mistrzami? Nie tak. Wiemy. Nie wiemy. A jak przeczuwacie? Raczej nie. Raczej nie. Paweł, realista. Raczej nie. Ale sadkę. No niestety, no. Na koncie żółtych mam 1400 zł. A oto pytanie. Poczekaj. Jak oni zostaną mistrzami, to 1400. Ja pierdzie. To będzie rekord, jeżeli chodzi o najniższą wygraną. Pytanie dla mistrzów. Oto ich być albo nie być. Ja pierdziele. Ile jest głosek w słowie grzech? Trzy? Jak cztery? Gdzie jest trzecia, czwarta w sensie? No dobrze, więc jesteśmy gotowi do odpowiedzi i odpowie Elżbieta. Proszę bardzo. W razie grzech są cztery głoski. Ej, rzeczywiście. Kto zasugerował, że cztery? Elżbieta. I Stefan też. Elżbieta i pan Stefan. Gratulacje, tak, cztery. Byłem bliżej, bo trzy. Nie jedna. Ale panie Jacku, także dla pana. Pan zaryzykował i dzięki temu wygraliście program. Ja jeszcze wrócę na chwilę do żółtych. Otóż panowie żółci, tak jak przewidywali, jak im mówiła intuicja, męska intuicja, niestety nie wygraliście tego programu, za to macie na koncie 1400 zł. Boże, tyle czasu siedzieli, wynieśli mniej niż ludzie z pierwszego etapu. Ja pierdziele ty. No, tragedia w dupę. No najgorszy popis skilla tutaj był. Taką kwotą kończycie panowie grę. Dziękuję bardzo. Tragedia pieprzona. A nasi mistrzowie dzisiaj wygrali 6100 zł. W sumie w dwóch programach 11000 zł. I to was będziemy gościć w loży mistrzów w następnym programie. Proszę o ogórkę lub złotówkę. Błagam. Bo mnie denerwują oni. Złotówka. Czarna skrzynia, za chwilę ją otworzę. Przypomnę, jak wyglądała licytacja. Żółci ile wpłacili na konto czarnej skrzyni? 4400, przypomnę wam. Tylko 100 zł więcej, 4500 dali za czarną skrzynię mistrzowie. A więc w sumie czarna skrzynia została sprzedana za 8900 zł. O, w końcu to powiedział. Tak ma mówić, a nie. O, oj. To jest oczywiście skrzynia dla mistrzów. Co? Czy możesz Natalię wyjąć? Co jest? Złotówka. Złotówka! Ja pierdzielę! Coś pięknego! Skrzynia została sprzedana za 8900 zł. I była tam tylko złotówka. Mistrzowie dali za nią 4,5 tysiąca złotych. Cóż, tak czasami bywa, ale zdarzyło się już dwa razy, że w tej skrzyni był Seat i Liza. Tak nie stało się dzisiaj. Jeżeli państwo mają świetną wiedzę, macie dobrą drużynę, chcecie poawanturować się o kasę, wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując swoje imię i nazwisko. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Ej, Lasik bym obejrzał, bo przez te shortsy nie można było się delektować całym odcinkiem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę